protesty po wyroku TK w sprawie aborcji. Odbyło się 91 zgromadzeń. W piątek 23 października doszło w kraju do 91 zgromadzeń związanych z protestami przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Informację przekazała Komenda Główna Policji. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka, pytany w sobotę o skalę protestów w kraju, podał, że w piątek było 91 zgromadzeń, które zabezpieczali policjanci. Jak przypomniał policjant, do demonstracji doszło pomimo pandemii koronawirusa i ogłoszonych w związku z tym obostrzeń. Należy przy tej okazji przypomnieć, że to nie miejsca zarażają, ale właśnie skupiska ludzi, powiedział inspektor Ciarka. Obowiązują ograniczenia w zakresie organizowanych zgromadzeń. Zostały ustanowione w celu wyhamowania transmisji zarażeń. Policjanci cały czas wykonują zadania związane ze zwalczaniem epidemii i ograniczeniem transmisji wirusa, zaznaczył rzecznik. Protesty dotyczyły czwartkowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu trwałych i nieodwracalnych wad płodu.